dobry, Zbigniew Filar zaprasza na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie od lat świadczy usługi medyczne w zakresie okulistyki na najwyższym światowym poziomie. Jest to możliwe dzięki wyspecjalizowanej kadrze lekarzy i pielęgniarek przy pomocy wysokiej jakości sprzętu. Teraz szpital zwiększa ilość przyjmowanych pacjentów i skraca kolejki do specjalistów. Najważniejsza informacja, która jest do przekazania dla mieszkańców Małopolski, to taka, że zmniejszył się czas oczekiwania na zabiegi. Porównując lata poprzednie, jeżeli chodzi o liczbę wykonywanych zabiegów, jest to wzrost o 93%. A jeżeli chodzi o czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy, to tutaj z 2 lat i 6 miesięcy ten czas oczekiwania obecnie wynosi 11 miesięcy, a w tym trybie pilnym jest to już tylko 6 miesięcy. 92% w Małopolsce to są zabiegi jednodniowe, operacji zaćmy. Na tle innych województw tylko jeszcze 3 województwa oprócz nas wykonują w takiej ilości zabiegi jednodniowe. Zwiększenie ilości zabiegów i operacji w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym było możliwe dzięki zwiększonemu finansowaniu okulistyki przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od 2016 roku, gdzie mniej więcej te nakłady wynosiły 38 milionów, to teraz proszę sobie wyobrazić, że płacimy prawie 60 milionów w skali roku na same zabiegi zaćmy. I faktycznie w ubiegłym roku te świadczenia zostały wprowadzone jako mające charakter nielimitowany i sytuacja znacznie się zmieniła. Szpital realizuje również największy program lekowy w zakresie AMD. Ten program jest dedykowany dla osób powyżej 50 roku życia, tak aby nie utracić wzroku. I tutaj też widzimy znaczną poprawę, jeżeli chodzi o liczbę możliwości wykonywania zabiegów. Do tej pory udało się wykonać takie leczenie u ponad 500 osób. Obecnie jest leczonych ponad 300. Jak łatwo zauważyć, kolejne 200 osób może zostać włączone do tego programu. Należy dodać, że szpital jako jedyny realizuje przeszczebrogówki, których wykonuje się około 25 rocznie. Z przychodni korzystają również młodsi pacjenci, między innymi w zakresie obserwacji siatkówki u wcześniaków. Drugi etap budowy obwodnicy Zielonek oraz budowa odcinka trasy rowerowej Welo-Rudawa już blisko. We wtorek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisano i przekazano umowy dotyczące realizacji wspomnianych inwestycji. Ta trasa jest bardzo ważna, bo Zielonki są zatkane, przejechać się nie da i się jedzie i jedzie stamtąd. Na odcinku o długości około 2 km zaprojektowane zostaną między innymi dwa wiadukty, most, chodniki i ścieżki rowerowe, a także drogi dojazdowe do obsługi terenów przyległych. Jest to bardzo ważna obwodnica, bardzo ważna inwestycja, bo pamiętamy, że zostało ogłoszone postanowienie przetargowe na pierwszy etap obwodnicy Zielonek od granicy miasta do węzła do północy obwodnicy Krakowa. Północna obwodnica Krakowa jest w trakcie realizacji, my musimy się wpiąć właśnie do tej inwestycji krajowej. Myślę, że w 2023 jest realna szansa na północną obwodnicę i nową trasę wolbromską. Skorzystamy wszyscy poprzez to, że będzie dodatkowa droga. W związku z tym komunikacja publiczna powinna praktycznie rzecz biorąc bez korków dojeżdżać do Krakowa. Umowa dotycząca trasy rowerowej Welo-Rudawa przewiduje opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniami umożliwiającymi realizację robót dla odcinka pomiędzy Trzebinią a Zabierzowem. Chodzi także o łączenie wspomnianej trasy z miejscowością Czerna. Wszystko po to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z bardzo malowniczych, uroczych miejsc w tej części naszego województwa. Bliskość Krakowa, bliskość Karmelitów w Czernej powoduje, że to są właśnie atrakcyjne miejsca, a my musimy pamiętać, że mieszkańcy oprócz tego, że jeżdżą samochodami, to również odpoczywają i ścieżki rowerowe w naszym województwie muszą się rozwijać i będą się rozwijać. Dlatego warto zadbać o stan techniczny naszego roweru, bo nigdy nie wiemy, kiedy piękna wiosna nas zaskoczy. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę.